Podejrzani politycy Ekstra. Od przeszłego tygodnia słyszymy o pierwszych więźniach politycznych w wolnej Polsce. Mają nimi być Mariusz Kamiński, koordynator służb specjalnych i założyciel CBA, oraz jego wierny Giermek Maciej Wąsik, zastępca w Ministerstwie i wieloletni przyjaciel bardzo bliski. Kiedy zaczęła się ta narracja, mój telefon stał się czerwony od y, informacji od osób, których realnie te służby skrzywdziły: którzy mimo zarzutów okazali się niewinni, którzy byli y, nazywani ludźmi chorymi psychicznie, którzy byli nazywani przestępcami, prowokatorami itd. itd. Dzisiaj go gościem Podejrzanych polityków. Ekstra jest pani mecenas Beata Bosak-Kruczek. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Drodzy państwo, pani Beata y, Bosak-Kruczek y, y, znalazła się. W oku cyklonu będziemy rozmawiać dzisiaj o dwóch sprawach. Jedna to sprawa pani klienta Wojciecha Janika. Zgodził się na podawanie nazwiska. Jest byłym oficerem CBA, który jako pierwszy spowodował, że zaczęła się dyskusja o agencjach towarzyskich na Podkarpaciu i nagrywaniu tam polityków. Za chwilę o tym więcej, ale. Zapewne nie trafiłby do pani Wojciech Janin, gdyby nie dała się pani poznać wcześniej z głębokiej wiedzy o tym, w jaki sposób działają służby Mariusza Kamińskiego, szczególnie CBA, ponieważ pani własny osobisty, jak to omawia moja rodzina mąż, pan Andrzej Kruczek, był pierwszym oficerem, który obnażył zło, które działo się za objęcia przez Ernesta Bejde Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Chciałbym, żeby pani nam o tym powiedziała, bo nie ukrywam, że najbardziej mnie poruszają te historie, które ujawniali do tej pory, do tej pory państwo Brejzowie, czyli pan senator, dzisiaj poseł i europoseł Krzysztof Brejza, inwigilowany przez Pegasusa, ale zawsze mówię, że za sukcesami mężczyzn stoi kobieta i tak też było, jeśli chodzi o jego żonę, która podjęła się pomocy prawnej. Wydaje mi się, że tutaj widzimy wiele Analogi. Analogii. Pani, pań, pani mecenas, chciałbym, żeby Pani powiedziała najpierw o, te, o tym, w jakich okolicznościach Pani mąż, który był oficerem z wieloletnim stażem w CBA, doświadczonym, działającym na polu zwalczania korupcji, czyli na tym polu, za które rzekomo są dzisiaj karani Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, dlaczego Pani mąż musiał odejść z CBA i w jakich okolicznościach? Cofnijmy się parę lat wstecz. Panie redaktorze, żeby to uporządkować, to może ym, chciałabym zacząć od y, zdania, które wczoraj usłyszałam od pana y, byłego ministra spraw zagranicznych, pana Rał, <kluzny> który odpowiadając zresztą bardzo niegrzecznie na, od, na pytanie jednego z dziennikarzy TVN y, na temat pana Wawrzyka, powiedział, że on jako prawnik wierzy w domniemanie niewinności, dopóki ktoś nie zostanie skazany prawomocnym wyrokiem. No więc mam nadzieję, że pan Rał jako prawnik szanuje aktualne wyroki sądu w zakresie pana Kamińskiego i Pana Wąsika, skoro zostali prawomocnie skazani przez niezawisłe sądy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie Andrzeja Kruczka, prywatnie mojego męża, i pana Wojciecha Janika, to są to co najmniej dwa przykłady, o których mogę dzisiaj opowiedzieć, aczkolwiek tych przykładów jako prawnik mam więcej. Nieprawidłowości w służbach Centralnego Biura Antykorupcyjnego i braku reakcji ze strony pana Kamińskiego i pana Wąsika. Ja bardzo chętnie spotkałabym się z żonami pana Kamińskiego i pana Wąsika, które dzisiaj są krowane na ofiary. I porozmawiała z nimi na temat tego, jak mój mąż został skrzywdzony i jak został y, skrzywdzony Wojciech Janik. I to skrzywdzony nie jeden raz, bo to nie chodzi <coughs> o to, że to była jednorazowa krzywda, drodzy państwo. I tutaj nie będzie dzisiaj śmieszkowania ani żartów, bo tak jak mówię, jednym z moich ważnych postulatów do nowej władzy jest to, żeby zrehabilitować wszystkich pomawianych i żeby ci, którzy niszczyli ludzi, Odpowiedzieli za to znaczy, Przede wszystkim trzeba powiedzieć wprost. Pan Ernest Bejta oraz pan Wąsik i pan Kamiński, jako osoby, które były odpowiedzialne za nadzór nad y, y, służbami, <laughs> zniszczyli karierę zawodową mojego męża, zniszczyli jego dobre imię i wizerunek. E, tak naprawdę próbowali zniszczyć także jego jako człowieka. Ja może zacznę e, od początku. E, w 2014 roku mój mąż e, prowadził e, w Narodowym Funduszu Zdrowia dużą sprawę e, korupcji urzędnika państwowego oraz e, radcy prawnego. To chodziło o ponad milion trzysta tysięcy złotych łapówki. To było przestępstwo e, przyjęcia korzyści majątkowej. Na polecenie prokuratora i oczywiście swojego przełożonego, który zresztą też jest ofiarą w tej sprawie, zatrzymał w marcu 2015 roku zastępcę dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia oraz radcy prawnego. Pan się nazywa Mirosław Fiot i jest istotną osobą, która m.in. obarcza w procesie. słowem który... Mirana obciążając go o przyjęcie korzyści majątkowej, co jest dla mnie no, ironią, można powiedzieć. Tylko jedna uwaga, nie chcę też, nie będę już więcej pani przerywał, ale też zwróćmy uwagę na to, że pan Sławomir Neumann, który też odpowiada za czyny z 2013-2014 roku mniej więcej, do dzisiaj nie został skazany nawet nieprawomocnie w pierwszej instancji. Śledztwo się ślimaczyło, a ostatecznie generalnie oskarż oskarżono go o e, paragraf, z paragrafu 231 paragraf 2, czyli ten sam, który teraz... Przekroczenie uprawnień. Uprawnienie, ten sam zresztą, który dzisiaj jest też przypisywany Piotrowi e, Wawrzykowi za jego działalność w M ja często mówię, że takie zarzuty są bardzo łatwe do postawienia, o czym też będzie świadczyć historia Wojciecha Janika. Dokładnie tak. Kontynuując sprawę mojego męża, w 2015 roku, kiedy PiS wygrało wybory, dochodzi do zmiany szefa CBA. Zamiast pana Pała Wojtunika zostaje Ernest Bejda. Andrzej spotyka się z panem Bejdą. Ponieważ zdobywa informacje od swoich źródeł osobowych, że ktoś powołuje się na wpływy Ernesta Bejty, jest to osoba, no, w stosunku do której trzeba zachować bardzo dużą ostrożność. Po, ponieważ zostaje cała rozmowa zabezpieczona, po rozmowie ze swoim bezpośrednim przełożonym zostaje napisana, sporządzona notatka z tego. Y, która zostaje przełożona do bezpośredniego do dyrektora delegatury CBA. I co robi y, dyrektor delegatury? Zamiast przekazać ją y, wyżej nad Bejdą, przekazuje ją do Bejdy, czyli Bejda staje się sędzią we własnej sprawie. No, na efekty nie trzeba było długo czekać, bo nagle nie wiadomo dlaczego zostaje wszczęte postępowanie dyscyplinarne w stosunku do y, mojego męża. Spotyka się z ówczesnym dyrektorem BKSW, panem Biuro Wiesławem, kadr, tak? panem, spraw to jest Biuro Kontroli, Kontroli Wewnętrznej z panem Wiesławem Flakiem, <laughs> która oprócz tego, że w stosunku do mojego męża jest niegrzeczny wulgarny, sugeruje mu, że sprawę, którą prowadził korupcyjną, nie powinien był prowadzić. No, jest to, znaczy? to bardzo duży, jest to za chwilę o tym do tego dojdę. jest to bardzo duże zaskoczenie, ponieważ przecież od tego jest e, CBA, żeby zajmowało się sprawami e, korupcji, e, zwłaszcza na wysokim e, szczeblu urzędniczym. Po to powstało. E, po to powstało. To ma wpisane jako zadania do e, ustawy. Natomiast okazało się, że pan e, e, radca prawny, który został zatrzymany, Y, razem z panem Mirosławem J y, y, był bliskim kolegą Ernesta Bejdy. I chyba też synem y, adwokata. I był któremu... synem adwokata, u którego Ernest Bejda, y, aplikacje y, wykonywał, realizował. Y, ojciec pana Pawła był po prostu jego patronem. I drogi zawodowe, pan Ernest Bejda jest adwokatem, po tym jak zrobił aplikację, przez jakiś czas były złączone. I mówiąc krótko, mój mąż naraził się szefowi CBA, ponieważ zatrzymał e, osoby blisko powiązane z szefem CBA. I podczas pierwszej z rozmów, e, kiedy wszczęto postępowanie dyscyplinarne, usłyszał, po co wyście, Tutaj przeklęstwo, w ogóle to robili, w ogóle to prowadzili. No więc mój mąż był y, w szoku, ponieważ y, no, tak rozumiał swoją służbę, y, wykonywał polecenia przełożonych. Wszystkie działania operacyjne, które podejmował, podejmował zgodnie z prawem, a przede wszystkim ta sprawa zakończyła się sukcesem, ponieważ y, został skierowany akt oskarżenia finalnie do sądu przeciwko tym osobom. To ja jeszcze jedną rzecz a propos tego postępowania <coughs> chciałbym zauważyć, bo to postępowanie po pierwsze się nie zakończyło ostatecznie dyscyplinarne, o czym Do zachwytę, tego właśnie, tak. Do tego ale co ważne ten... i chciałbym Państwu zwrócić na to uwagę, nie zakończyło się między innymi dlatego, że no, o niezakończeniu współdecydował albo decydował Pan Grzegorz Ocieczek, bardzo bliski tak, więc, prokurator e, kiedyś. Ponieważ, w... e, no, 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 no. ponieważ e, wszczęto postępowanie dyscyplinarne, w pewnym momencie je, Zawieszono i powodem zawieszenia było stwierdzenie, że nie można przesłuchać jednego z kluczowych świadków. Kluczowych świadków. Ja tutaj bardzo chcę to podkreślić, i w uzasadnieniu tego postanowienia jest napisane, że przesłuchanie tego świadka jest kluczowe dla rozsądzenia, czy rzeczywiście można postawić zarzuty i zakończyć to postępowanie dyscyplinarne wobec Andrzeja Kruczka, wówczas już mojego klienta. A był ten świadek? Bo nie ma... chciałabym tego ujawniać. Być może ta sprawa będzie jednak miała swój dalszy finał, więc obowiązuje mnie tutaj na profesjonalizm. Nie, bo pytam, bo pani to podkreśla. Tak, że, Tak, że... ale chodzi mi o to, że to był kluczowy świadek. I nie czekając na zakończenie postępowania dyscyplinarnego, Ernest Bejda podejmuje decyzję o zwolnieniu Andrzeja Kruczka na podstawie artykułu 64 Paragraf 1, punkt 8 ustawy o CBA, czyli? czyli że popełnił przestępstwo, którego okoliczności nie budzą żadnych wątpliwości. No to chwileczkę. Mamy postępowanie dyscyplinarne niezakończone, bo nie można go zakończyć, czyli nie została ustalona jego wina. Istnieje domniemanie niewinności w świetle tego, co powiedział pan Rał, z ekipy PiSu, że dopóki nie zostaje ktoś prawomocnie skazany z domniemania niewinności, a tutaj zostaje skierowany do prokuratury na mojego męża zawiadomienie, gdzie pan Bejta pisze o tym, że okoliczności popełnionego przez niego czynu nie budzą żadnych wątpliwości. Czyn popełniony przestępczy jest oczywisty. Chodzi o jakieś bliżej nieokreślone, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo komu ujawnienie tajemnicy służbowej. No i wtedy zaczyna się tak nazwana jazda bez trzymanki. Ja ustanawiam się jako obrońca w postępowaniu dyscyplinarnym. Decyzją Ernesta Bejdy nie mam y, prawa wyglądów akta, nie mogę uczestniczyć w żadnych czynnościach, nie mogę zapoznać się z wnioskami, y, zeznaniami świadków, z materiałem dowodowym. Zostaje skierowane zawiadomienie do prokuratury, które prowadzi bardzo gorliwa pani prokurator z prokuratury okręgowej Warszawa na Chodzimskiej. Pani Hyr? E, tak. Mirosława Hyr, pani rzeczniczka <coughs> prokuratury okręgowej i już chyba poza prokuraturą, bo ostatnio osoba o tym samym imieniu i nazwisku odpisywała mi na moje pytania do sądu. E, tak, to jest pewnie ta sama e, osoba. E, postępowanie jest prowadzone dla mnie karygodne. Po pierwsze, trwa cztery lata. Po drugie, mojemu mężowi, chociaż bardzo, starano się e, jakieś haki znaleźć i postawić mu zarzuty. To jest przesłuchane tylko w charakterze świadka. Ale, co się okazuje, szef CBA. Nie wyraża zgody na zwolnienie Andrzeja Kruczka z tajemnicy służbowej, więc przesłuchujący go prokurator nie może zadać mu kluczowych dla siedztwa pytań, ponieważ nie ma zgody szefa CBA. <laughs> Czyli nawet w tym zakresie e, odebrano mu prawo do tego, żeby, e, żeby mógł e, składać zeznania. Dopiero po kolejnym wystąpieniu e, jest jak gdyby drugie podejście, i Andrzej Kruczek składa zeznania jako e, świadek. I ja e, również składałam zeznania jako świadek w tym postępowaniu. Ale rozumiem, że to drugie podejście I... to już było po zdjęciu jednak tajemnicy, tak? Czy... Tak, to było A? już po zdjęciu y, tajemnicy y, przez sąd. I oczywiście za zgodą mojego klienta. Bo obowiązuje mnie etyka i ustawa o radcach prawnych. Ale co się dzieje? W tym właśnie okresie, kiedy jesteśmy w burzy tych wszystkich wydarzeń, postanowiłam napisać do pana Mariusza Kamińskiego w 2016 roku, gdzie chciałabym na pana ręce złożyć informację o nieprawidłowościach w realizowaniu ustawowych zadań przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, w tym o podejmowanych decyzjach przez szefa CBA Ernestę Bejty. I załączam do tego oczywiście notatkę. Powiadomiłam pana prokuratora generalnego, Zbigniewa Ziobro, opisując wszystkie nieprawidłowości, z którym mam do czynienia. E, również do samego pana Ernesta Bejdy e, napisałam, że podejmowane przez niego, przez niego decyzje są nieprawidłowe. 8 lipca 2018 roku widząc całkowitą moją bezsilność i bezradność e, napisałam do pana Jarosława Kaczyńskiego, do Jachima Brucińskiego, do Mariusza Kamińskiego, do Marka Opioła, e, do e, Wszystkich osób, które wydawały mi się, y, może ktoś się zainteresuje jednak nieprawidłowościami przeze mnie opisywanymi, bo nie ulega wątpliwości, jeżeli jest prowadzone postępowanie dyscyplinarne, które ma wyjaśnić, czy funkcjonariusz popełnił delikt, czy też nie, to nie można go zawieszać i w tym samym czasie stwierdzić, że na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że fakt popełnienia przestępstwa jest oczywisty. Mój mąż zostaje e, zwolniony z pracy. Ja oczywiście składam skargę do WSA, gdzie wygrywam to Wojewódzki postępowanie Wojewódzki Sący, Sąd Administracyjny, Administracyjny, który stwierdza, że doszło do naruszenia, do naruszenia prawa, że decyzje podejmowane przez Ernesta Bejdy były podejmowane z naruszeniem tego prawa. Składam wówczas moje pierwsze zawiadomienie do Ziobro y, z artykułu 231, czyli że pan Ernest Bejda w stosunku do pana Andrzeja Kruczka przekroczył swoje uprawnienia, ponieważ jego decyzje były po prostu bezprawne. Oczywiście pan Ziobro odmawia wszczęcia postępowania, uznając, że w ogóle wszystko było Wspaniale, i nie ma żadnych podstaw do tego. Ja się od tej decyzji odwołuję. Sąd pierwszej instancji, zresztą tylko jeden, stwierdza, że decyzja prokuratury o odmowie wszczęcia była prawidłowa, a więc mam po prostu całkowitą blokadę na wszystkich frontach. W swojej bezradności piszę jeszcze do Marka Opioły, do ówczesnego przewodniczącego Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych, gdzie również staram się zwrócić jego uwagę na nieprawidłowości w służbach specjalnych. I oczywiście piszę, do pana Macieja Wąsika w 2016 roku. E, jakie są efekty tych działań? Żadne. Efekty są e, takie, że e, mimo próby oczywiście nagłośnienia e, tej sprawy przez niezależne media i pokazania, e, jak działają służby, że niszczą ludzi, którzy walczyli z korupcją. Więc droga pani Kamińska i droga pani Wąsik. Ja bardzo chętnie się spotkam z paniami i możemy porozmawiać na temat uczciwości, ponieważ mój mąż jest osobą nieskazitelnie czystą. I to, co mówi pan prezydent Duda, nazywając te osoby, z którymi ja miałam zawodowo bliski kontakt, ponieważ pisałam do nich i dawałam dowody nieprawidłowości, które dzieją się w służbach specjalnych i ich brak reakcji, ja nawet nie dostałam jednej odpowiedzi na moje pisma. Zostałam całkowicie zignorowana. Mało tego trzeba też powiedzieć, że no pojawiały się różne próby zdyskredytowania pani przez też tego człowieka, który był obiektem śledztwa, czyli tego pana z NFZ-u. takie próby są widoczne nie tylko w wewnętrznych dokumentach służby prokuratury, ale też w Panie redaktorze, Przecież y, kto dał amunicję bejdzie do tego, żeby wszcząć postępowanie dyscyplinarne przeciwko kruczkowi. Żona zatrzymanego i zatrzymani przez mojego męża. Na tym zostało oparte postępowanie dyscyplinarne, do którego mój mąż nie miał w ogóle prawa wglądu, nie mógł się nawet odnieść do zarzutów. To były anonimy i donosy, i sfałszowany dokument. To jest jakość pracy służb specjalnych, którymi nadzorował pan Kamiński i pan Wąsik. I wszystko, co tu powiedziałam, jestem w stanie wykazać. Więc y, naprawdę, y, kiedy słucham dzisiaj, co mówi pan prezydent na temat tych dwóch nieskazitelnych dżentelmenów, y, co wyprawia się w Sejmie, to po prostu we mnie się wszystko burzy. Bo niezależnie od tego, że jestem żoną tego człowieka, to jestem prawnikiem. I dla mnie praworządność pisana przez duże P ma bardzo duże znaczenie. To nie jest... Y, Pusty slogan. E, oczywiście hmm, Bejda postanowił, że musi kupić czas, kiedy zapadł wyrok w USA. No bo przecież przywrócenie e, kruczka do pracy będzie oznaczało, że będzie musiał na korytarzu się z nim zetknąć, tak? Będzie musiał e, no jakoś zagospodarować tego pracownika, który bardzo dużo wie. Bo... A jeszcze jedną tylko chciałbym doprecyzować informację. Czy to nie było tak, że po prostu Ernest Wejda, tak jak często mówią ludzie PiSu, musiał, że tak powiem, wyczyścić swoją służbę z ludzi, którzy byli nominatami Platformy Obywatelskiej, Pawła Wojtunika. Andrzej nie był nominatem Platformy. Andrzej był od początku CBA, od 2006 roku. Był po prostu profesjonalistą. Nie był niczyi. Był swój. Ani platformy, ani pisu. On po prostu robił swoje. Walczył z korupcją. W związku z czym to nie było czyszczenie podwórka. To było czyszczenie podwórka osób, którzy wiedzieli o tym, że Ernest Bejda jest podejrzewany o ujawnianie tajemnicy służbowej osobom ze śledztwa, którzy są nieuprawnieni do tego, żeby tą tajemnicę posiąść, czyli chodziło o artykuł 231. Andrzej Kruczek miał to nagrane, Andrzej Kruczek miał to wykazane, udowodnione, była sporządzona z tego oficjalna notatka, więc był pracownikiem niewygodnym, należało się go pozbyć. Kiedy wygraliśmy sprawę w USA, okazało się, że oczywiście CBA złoży skargę do NSA, bo dzięki temu kupi sobie kilka lat w NSA, czeka się bardzo długo na rozstrzygnięcia. Oczywiście NSA podtrzymało wyrok w USA i uzasadnienie NSA było miażdżące. Ale ile lat trzeba było czekać na to uzasadnienie po 2016, kiedy pani mąż został zwolniony? 2,21. 5 lat. Przez 5 lat walczyłam o to, żeby przywrócić wizerunek i dobre imię mojego męża. Oczywiście mój mąż został przywrócony do służby, ale po miesiącu wspólnie podjęliśmy decyzję, że złoży sam wniosek o zwolnienie, ponieważ nie ufa tej instytucji i nie chce pracować w instytucji, która go tak skrzywdziła. Bo nie wiadomo, czy ktoś nie postanowiłby jednak wykazać, że Andrzej Kruczek nie jest e, osobą uczciwą, i na przykład ktoś kolokwialnie mówiąc, podłożyłby mu tak zwaną świnię. Nie wiadomo. Były takie przypadki i jeszcze trzeba powiedzieć jedną rzecz jasno. Rozumiem, że nie było żadnej refleksji w kierownictwie CBA, albo wśród ludzi zarządzających służbami. Nikt nie przeprosił pani męża, nie, nikt, nikt, nie przeprosił. nikt się nie odniósł do nikt, pani zarzutów. Nikt nie przeprosił ani mojego męża, ani mnie, ponieważ moje nazwisko też było szargane w tym postępowaniu. Ja sobie oczywiście nic z tego nie robiłam, bo jako prawnik jestem do tego przyzwyczajona. Natomiast nikt nie próbował nawet zrekompensować Andrzejowi w jakikolwiek sposób moralnych krzywd i cierpień. Drugi przypadek, równie dla mnie bulwersujący, to sprawa funkcjonariusza, który wykrył też nieprawidłowości w funkcjonowaniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jeżeli chodzi o wykorzystywanie CBA do zadań niezwiązanych z zadaniami, które mają wpisane w ustawę. To jeszcze powiedzmy sekundę, bo minęło parę lat od tamtej chwili, ale też zaprosiłem panią i wracam do tego tematu, ponieważ to my razem z Mariuszem Gierszewskim ujawnialiśmy pierwsze informacje o panu Janiku i zwracaliśmy uwagę na bardzo dziwne postępowanie oficerów CBA wobec niego. Trzeba powiedzieć, że Wojciech Janik był między innymi wysłuchany na specjalnym Posiedzeniu tak, w zespół parlamentarny do spraw bezpieczeństwa, któremu przewodniczyła pani poseł Janna Rostkowska-Kluzik. Byliśmy na tym oboje, najpierw I, ja, potem razem. Tak, i no, odpowiedzialnie mówiliście o tym, co, czego dowiedział się Wojciech Janik na Podkarpaciu między innymi. Tak zwana afera podkarpacka? Dotycząca, tak. dotycząca też no, nagrywania polityków w domach publicznych. Przypomnijmy, że tam chodziło między innymi o osobę, która łudzą przypominała Marka Kucińskiego, która była uwieczniona na filmie, który to film przyniósł Wojciech Janik do CBA i zamknął go w sejfie, co potwierdziła pani sekretarka, że ta płyta w sejfie się znalazła, a dziś mówi się, że ta płyta w ogóle nie istniała. I mm. też mówiło się dużo o tym, że te domy publiczne no, funkcjonowały przy jakiejś ochronie, przynajmniej jednego z oficerów CBSP. Ja wiem, że teraz trwa postępowanie. Do mnie dochodziły takie postępowanie sądowe w sprawie pana Janika. Za chwilę dojdziemy, jak do tego doszło, i chciałem spytać, mm. czy, czy potwierdziły się te informacje, które pani klient przedstawiał dotyczące nagrywania różnych osób? W, 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 w tych domach publicznych. Nie wiem, czy pani może o tym powiedzieć, ale. To znaczy, może, żeby to jakoś uporządkować. Yy, pan yy, Janik za to, że wystąpił yy, na posiedzeniu tego zespołu, yy, jak również za ujawnienie tajemnicy yy, służbowej, yy, został skierowany przeciwko niemu akt oskarżenia do sądu. Dla mnie ta sprawa ma wymiar odwetowy, polityczny. I y, absolutnie, biorąc pod uwagę zawiadomienie, którego jestem autorem, gdzie było ponad 20 załączników jako dowodów, y, y, najpierw była odmowa, oczywiście, wszczęcia Ale na nasze zawiadomienie. Zawiadomienie dotyczyło, to zawiadominię? Zawiadominię dotyczyło znaczy przekroczenia uprawnień przez Ernesta Bejdę. Y, chodziło y, oczywiście o aferę podkarpacką. Chodziło o inne nieprawidłowości, na przykład wykorzystywanie CBA do znajdywania tzw. haków na Pawła Wojtunika. I to wszystko zostało opisane w zawiadomieniu. Moim zdaniem to zawiadomienie było bardzo dobrze uprawdopodobnione, czyli ta ustawowa przesłanka, że musi być uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa została spełniona. Efekt był taki, że znowu pojawia się ta sama bardzo dyspozycyjna pani prokurator, która przesłuchuje nas chyba przez pięć dni po siedem godzin. Pan Janik jest nagrywany. A ta sama jest pani lato. prokurator, która prowadziła postępowanie. Andrzeja Kruczka. Pani Mirosława Her? Tak, ona prowadziła to postępowanie i miała przygotowane moim zdaniem przez kogoś pytania ponieważ często nie odmieniała ich i padały pytania, czy on wiedział, czy on widział, a przecież obok siedział pan Janik. Tak? Więc dla mnie to było wszystko wręcz odrażające. Natomiast efekt był taki, że była odmowa wszczęcia z naszego zawiadomienia, Natomiast był postawiony najpierw zarzut, a potem został skierowany akt oskarżenia w stosunku do Janika za fałszywe oskarżenie i złożenie zawiadomienia o przestępstwie niepopełnionym. To chyba czyli mało, czyli... mało poważny zarzut w stosunku do tego, co się pojawiało w mediach. Przypomnię, przypomnijmy, że m.in. pana Janika próbowano przedstawić jako osobę chorą psychicznie, powiedzmy, tak, a nawet. Pan, a pan nawet... Wąsik, y, odpowiadając na pytania posłów y, z Trybuny Sejmowej, dokładnie udzielił takiej informacji. Ja w swoim czasie miałam przygotowane nawet zawiadomienie do prokuratury w sprawie wystąpienia pana Wąsika, które zawierało nieprawdę. Odstąpiłam od tego, ponieważ zdawałam sobie sprawę z tego, że nic to po prostu nie da. Oprócz tego, że będzie kolejna makulatura, która po prostu gromadzi się, oczywiście, wszystkie te dokumenty mam. Próbowano zdyskredytować Wojciecha Janika, zapominając tylko o tym, że pan Ernest Pejta, kiedy przyjmował Janika do pracy, to nadał mu bardzo szerokie uprawnienia, które w późniejszym wystąpieniu Paweł Wojtunik pytany, czy każdy pracownik, czy każdy agent dostaje takie uprawnienia, czy to jest norma. Powiedział, że to jest tak naprawdę licencja na zabijanie. Miał bardzo szerokie, co okazuje tylko to, że Ernest Bejda obdarzył go bardzo dużym zaufaniem. Zresztą postępowanie, nie mówię tutaj o postępowaniu karnym, które jest w trybie niejawnym prowadzone, więc na jego temat nie mogę się wypowiadać. Natomiast to postępowanie, które, które było prowadzone wcześniej, przygotowawcze, Wykazywało, że pan Janik cieszył się takim dużym zaufaniem swoich zwierzchników, że bez zapowiedzi wchodził do swojego szefa wtedy, kiedy chciał, bez umawiania, po prostu zupełnie na innych zasadach niż wszyscy inni. Trzeba pamiętać, że jest to instytucja zhierarchizowana, a tutaj po prostu Wojciech Janik był na zupełnie innych zasadach specjalnych traktowany. Dostał polecenie zajęcia się tak zwaną aferą podkarpacką. No, um, Ale co to znaczy zajęcia się, bo właśnie. By też były informacje, o, o, były o tym, informacje. Że Bajda, y, instruował swoich agentów, żeby y, no, szukali haków, tak? Między innymi na Pawa Wojtunika i powiedzmy jasno, że tych haków nie udało się po prostu znaleźć, bo te, te informacje, które rzekomo miały wskazywać na jakąś nieuczciwość pała Wojtunika, się nie potwierdziły. Nie a potwierdziły jeszcze się. jeden wątek, który chciałbym podnieść. Tak samo nie potwierdziły się informacje o rzekomej korupcji, y, wobec którą miał. Popełniać ojciec samego Krzysztofa Brajzy, Ryszard Brejza, bo też te informacje wojciech Janik weryfikował, i ja o tym akurat wiem. Znaczy, panie redaktorze, dla mnie to jest w ogóle nie do pomyślenia, że y, CBA, które ma w ustawie wpisane, y, jakie ma zadania ustawowe, zajmuje się y, szukaniem y, haków, na przykład y, na byłych y, polityków, którzy są w opozycji. To już jest artykuł dla mnie 231. To jest po prostu przekroczenie uprawnień. Nie od tego był pan Bejda, żeby zajmować się takimi rzeczami. Był od tego, czym zajmował się Andrzej Kruczek, za co Andrzej Kruczek został zwolniony. I to jest paradoks, korupcji. czyli ścigania korupcji. To jest po prostu paradoks tego, jakie, jakie manipulacje były dokonywane na szczeblu służb a nas karmiono, że to są działania zgodne z prawem. To nie były działania zgodne z prawem. To właśnie to jest dobry moment, żeby uświadomić Państwu, co tutaj, jakby, jaki obraz nam się wyłania. 2005-2007 tworzone Centralne Biuro Antykorupcyjne. Tam też oficerem zostaje pan, pani mąż. Później biuro przejmuje Paweł Wojtunik. Przypomnijmy też, że w trakcie tych dwóch lat były różne kontrowersje dotyczące m.in. afery gruntowej, ale nie tylko. Mariusz Kamiński mimo wszystko został na stanowisku. Donald Tusk go nie Odwołał, kiedy objął władzę, no a później musiał go odwołać, kiedy powstała y, taka no, dziwna operacja dotycząca tak zwanej afery hazardowej. Ona się nie przełożyła ostatecznie na skazania, było tam wiele wątpliwości, nie mówię, że nie, ale widać było, że Ceba jest zaangażowany politycznie i chce zniszczyć Donalda Tuska. Y, kiedy w 2015 roku przyszedł Ernest Bejda jako człowiek y, Mariusza Kamińskiego, który był szczebel wyżej, bo jako koordynator służb specjalnych tak. był realnie jego y, zwierzchnikiem. Wydawało się, że no, będzie bardzo zdecydowana walka z korupcją, którą zarzucano poprzedniej ekipie rządzącej, a już w 2016 pani mąż przynosi informację, że w korupcję może być uwikłany nowy szef CBA. Wtedy mało kto chyba chciał w ogóle podjąć ten temat, jeśli chodzi o polskie media. I to co? znaczy, y, czy, uwykł, czy uwikłany w korupcję, y, na pewno była to kwestia przekroczenia uprawnień, przekazywania informacji y, służbowych. Czyli powiedzmy tak. Osobom bo... nieuprawnionym. Natomiast powiedzmy... proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, tak. na jedną rzecz. Panowie Wąsik i Kamiński zostali skazani na podstawie artykułu 231, przekroczenie uprawnień. Zrobili coś, czego nie powinni byli robić. I proszę zwrócić uwagę, że w tych postępowaniach, zarówno Janika, jak i Kruczka przyjawia się cały czas artykuł 231. To jest recydywa. Oni po prostu to robili na przestrzeni lat, i gdyby mm, inne były wyniki wyborów w październiku, robili to by dalej. Ja w tej chwili przygotowałam kolejne zawiadomienie w sprawie przekroczenia uprawnień przez pana Ernesta Bejde. Złożę je mam nadzieję w przyszłym tygodniu już do pana prokuratora generalnego pana Bodnara i mam nadzieję, że tym razem nie będzie odmowy wszczęcia, tylko ktoś się rzetelnie pochyli nad tymi zarzutami i oceni, czy zgromadzony przeze mnie materiał dowodowy Pozwoli na to, żeby wszcząć postępowanie i ewentualnie postawić zarzuty osobom, które były uwikłane w proceder tych nieprawidłowości, bo to gdzieś musi mieć swój finał. To nie jest tak, że pan Kamiński i pan y, Wąsik nadzorowali działania pana Bejdy, ale nie wierzę w to, że o nich nie widzieli. Znaczy nie mogli nie wiedzieć, bo tym... chociażby po pierwsze, historia pani męża pierwszy raz była przedstawiona przez TVN 24 w czarno na białym. Później była. Przez seria... pana Mariusza Gierszewskiego w tak. Radio Z była kilkakrotnie, ale ja, żeby dotrzeć do zwierzchników pana Bejdy, sama pisałam do nich. I to są na to dowody, że yy, mieli informacje chociażby ode mnie jako pełnomocnika. Na temat nieprawidłowości. I nie było powołania żadnej komisji, żadnego zespołu, żadnego audytu, nie dostałam nawet odpowiedzi. Więc ktoś powinien się zainteresować, do czego tak naprawdę były wykorzystywane służby przez ostatnie 8 lat. Widać pewną prawidłowość bardzo wyraźnie. Zwracam uwagę, że można było już temu przeciwdziałać w 2016 roku, czyli 8 lat temu. Realnie można było przyjrzeć się Ernestowi Bejdzie. Chciałem to jasno Państwu powiedzieć. Były takie informacje, między innymi od pana Andrzeja, ale nie tylko, że Ernest Bejda no, ma. Z Ciągle kontakt z tymi osobami, które były zaangażowane w korupcję, a tak. informacja, którą przyniósł, tak, a informacje, które przyniósł pani mąż, no, wskazywały na to, że on może im przekazywać informacje w sprawie, którą yy, prowadziło tak. wcześniej CBA Pawła Wojtunika. Tak, dlatego, że jeden, jedna z tych osób, mówię tutaj o podejrzanych, która składała zeznania w sądzie, pouczono odpowiedzialności karnej, nawet nie kryła swoich powiązań z panem Ernestem Bejdą. To oczywiście już było w styczniu 2016 roku, czyli wtedy, kiedy już pan Ernest Bejda był szefem CBA i w zasadzie no, mówiła o tym z chlubą. Więc poza tym trzeba jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Mój mąż wtedy, kiedy y, jak gdyby przestrzegał Bejdę przed tymi osobami i pokazywał, że są uwikłani w proceder korupcyjny, y, wskazywał również na to, że jedna z tych osób jest uwikłana w sprawę reprywatyzacyjną, tak zwaną aferę reprywatyzacyjną. I y, kiedy zdobył więcej informacji na ten temat i chciał spotkać się z Bejdą jeszcze raz, żeby pokazać mu więcej jak gdyby dowodów, ustaleń, które poczynił, to okazało się, że Andrzej nie został wpuszczony już do szefa, nie ma dla niego czasu, nie odbiera na tele, telefonów, nie odpowiada na smsy, a za kilka dni już było postępowanie dyscyplinarne. Czyli to nie, jest, to nie jest przypadek, że akurat w tym momencie zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Ono to był... To był pretekst do tego, żeby Bejda mógł zwolnić. Jako dyscyplinarnie mojego męża, przypisując mu, że fakt popełnienia przez niego przestępstwa jest oczywisty, i skierować zawiadomienie do prokuratury, które zostało umorzone. Proszę zwrócić uwagę, że w tym postępowaniu Andrzej Kruczek nawet nie miał statusu podejrzanego. Nie postawiono mu zarzutów. Ale jakie nie... to miało być to oczywiste przestępstwo, które stwierdził R. Ujawnienia R. Ujawnienia y, tajemnicy służbowej. Tyle tylko, że nie było wiadomo, jak ja czytałam ten zarząd. Ani z wizja, ani kiedy. dokładnie tak, z postępowania dyscyplinarnego, komu, gdzie, ani jakiej treści, ja zażądałam doprecyzowania, ale o kogo chodzi, ale kiedy to miało być? To ja dostałam informację nie wcześniej niż, nie później niż. To znaczy, kiedy? O jakie konkretnie informacje chodzi? Jeżeli jest oczywistość popełnienia czynu, Czyli jest ewidentne. To musi być czarno na białym no to, wiadomo, tak? O ale co dokładnie chodzi. tak, to powinien być jakiś konkret. Tutaj konkretu żadnego nie było. E, Wojciechowi i Janikowi zniszczyli życie zawodowe. E, myślę, że też e, zdrowotnie ta sprawa go bardzo nadszarpnęła, ponieważ o 6 rano przyjechali panowie, e, żeby go zatrzymać. E, no, sprawa, yy, sprawa karna, która w tej chwili się toczy, jestem jego obrońcą pro bono. A on jest w więzieniu teraz? Nie, nie. On w, odpowiada w tej chwili z wolnej stopy. Po 48 godzinach został y, zwolniony. A próbowano go w ogóle y, aresztować? No, czy były myślę, takie że, myślę, że, myślę, że tak. Myślę, że tak, dlatego że na moje pytanie, y, które w prokuraturze y, okręgowej Warszawa-Praga, kiedy już złożył wyjaśnienia, bardzo obszerne zresztą, trwające przez dwa dni od rana do popołudnia, y, spytałam się, y, czy zostanie dzisiaj zwolniony, to usłyszałam, że y, to nie jest decyzja y, jak gdyby osoby prowadzącej. Zresztą była potem przerwa. Czekaliśmy około jednej godziny i pan prokurator zszedł i powiedział, że y, zostanie zwolniony. Będzie tylko dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Zainteresowanie... Potraktowano, potraktowano Janika jak przestępcę, chociaż tak naprawdę on był sygnalistą o nieprawidłowościach. To jest do, ale proszę zwrócić uwagę, to jest dokładnie ten sam mechanizm, który był w stosunku do kruczka. Dokładnie, właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo pani powiedziała o tych obszernych i długich zeznaniach. I chcę to Państwu przede wszystkim wyjaśnić, że tutaj schemat mamy taki: Centralne Biuro Antykorupcyjne w swoich szeregach ma ludzi, którzy chcą walczyć z korupcją, czyli tak. wykonywać swoje, e, ustawowe, swoje zadania. ustawowe zadania. Oni nie są polityczni, chcą wszystkim patrzeć na ręce tak samo i przynoszą informacje, które tak się akurat składa dotyczą tej ekipy rządzącej. I co wtedy ta ekipa rządząca robi? Zbiera obszerne wyjaśnienia, wszystkie dokumenty, wszystkie informacje, które te osoby mają, żeby wiedzieć, ile te osoby wiedzą. A potem je eliminuje, żeby były niewiarygodne, żeby nie miały możliwości stawiania zarzutów, nie miały możliwości zwrócenia się do żadnej instytucji, a potem po prostu nie odpisuje się na pisma i panuje taki pewien nieoficjalny, ale jednak mocny ostracyzm, bo ciągle jest mówienie: a to ten jest wariatem, a ten to ma jakieś dziwne kontakty, i to wszystko jakby dzieje się poza oficjalnym obiegiem informacji, ale takie kampanie dyfamacyjne. Miały miejsce. Tak, jak, to można to... To, jak można to. Jak się pani dzisiaj czuje jako żona oficera, który, którego jedyną winą było to, że chciał wykonywać uczciwie obowiązki, nie patrząc na to, kto jest jakich barw partyjnych? Czuję się spokojniejsza. Po pierwsze, nie boję się, że już o 6 rano ktoś do nas wpadnie. A nabała się pani tak naprawdę? Tak. Spotkałam się y, z panem mecenasem Romanem Giertychem, który ewentualnie. Miałby udzielić pomocy w sytuacji, gdybym miała właśnie taką wizytę. I bardzo sobie ceniłam nasze rozmowy wówczas, ponieważ udzielał nam bardzo dużego wsparcia psychicznego. Natomiast dzisiaj czuję się spokojniejsza i głęboko wierzę, że pan premier Tusk składając obietnicę rozliczeń. Mm, dotrzyma słowa, że te wszystkie działania będą doprowadzone do końca. Ja wiem, że teraz jest mm, bardzo trudny okres dla rządu i dzieje się bardzo dużo, y, tak naprawdę na każdym y, polu. Natomiast y, wierzę w to, że te sprawy Janika, Kruczka doczekają się swojego finału, dlatego że y, to są osoby, które po prostu powinny zostać zrehabilitowane y, przez. Y, no dzisiaj mam nadzieję już niezawisły wymiar sprawiedliwości. Natomiast panu prezydentowi bardzo chętnie bym przekazała część tych materiałów, żeby sobie posłuchał bądź poczytał o tym, kogo broni, bo to nie są więźniowie polityczni. Jest to... Y, 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 y. Jakby pani sformułowała zarzuty, które, na które się narażają, nie tylko jeśli chodzi o zapisy kodeksowe, ale generalnie, żeby uświadomić ludziom, czym stało się CBA. Ja mówię o CBA często, że to jest SB 2.0 z różnych powodów. Że nie była to absolutnie służba, która miała na celu jakiekolwiek y, torpienie korupcji, tylko zapewnianie informacji, kompromatów i Wpisywanie się w działania, które... No, pomagały dalej utrzymywać władzę, a jeszcze do tego przypomnijmy, że to jest instytucja kompletnie skompromitowana, bo sama nawet w swoim wnętrzu miała grupę, która już niektórzy są tam podejrzani, ale wyciągała pieniądze z funduszu operacyjnego, czyli, czyli nawet swoich szeregów nie była w stanie ta służba pilnować. Jakby pani nazwała tę służbę i zarzuty, które albo można postawić, albo można sformułować, jeśli chodzi o, jest to o ogólne działanie? która została wykorzystana przez polityków do niepraworządnych celów. I ta służba wymaga e, absolutnie bardzo głębokiej restrukturyzacji. E, myślę, że to nie dotyczy tylko CBA, tylko również e, ABW i e, z całą pewnością e, to co przez osiem ostatnich lat e, PiS e, zrobiło przynajmniej jeżeli chodzi o CBA, tak jak mówię, Dzisiaj jestem uprawniona opowiedzieć te dwie historie, ale mam jeszcze co najmniej dwóch innych funkcjonariuszy, których prawa reprezentowałam, którzy też zostali skrzywdzeni przez CBA. To nie jest tak naprawdę jeden czy drugi przypadek. Myślę, że jest o wiele więcej takich osób. Natomiast ja zaleciłabym. Osobom, które dzisiaj bronią pana Wąsika i Kamińskiego, żeby przyjęli wariant, że się mylą, że to są osoby, których po prostu spotkała zasłużona kara, I że ponoszą odpowiedzialność, i mam nadzieję, że to nie jest koniec, dlatego że osoby, które nadzorują, też na nich spoczywa obowiązek weryfikowania tego, co robią podwładni. Więc to, że pan Wąsik czy pan Kamiński nie uczestniczyli bezpośrednio w działaniach Bejdy, ale jako nadzorcy działań pana Bejdy, powinni byli weryfikować, co on robi yy, na własnym podwórku. A tak naprawdę nie robili tego. Dla mnie to jest tuszowanie. No matactwo i też przekroczenie uprawnień, że tak powiem, na permanentnie, mimo że te przepisy w dużej mierze były stworzone przez tych ludzi i oni jednak je dalej przekraczali i robili swoje, myśląc chyba, że są bezkarni. Jeszcze, jedną, jeszcze jeden wątek dotyczący pana Janika i afery podkarpackiej chciałbym podnieść, bo... Skoro mówi pani o odpowiedzialności nie tylko politycznej, ale służbowej, no bo zwierzchnikiem jest Mariusz Kamiński, to takim ober zwierzchnikiem jest Mateusz Morawiecki. Był Mateusz Morawiecki i pani tu... Anik pisał do pana Morawieckiego. I nie tylko do niego, nawet spotkał się, drodzy Państwo, ja to potwierdzałem jeszcze przed śmiercią Kordela Morawieckiego z Kordelem Morawieckim i jego asystentem, tak. i przekazywał mu informacje o tych nagraniach o polityków i nieprawidłowościach w CBA. Nic się tutaj nie stało, a Mateusz Morawiecki udawał, że się w ogóle o tym nie dowiedział, mimo że można udowodnić, że takie pisma e, były składane. Tak, to jest kolejny wątek, który oczywiście nie został wyjaśniony i e, bo był po prostu niewygodny. Był po prostu niewygodny, jak wszystkie informacje dotyczące działania tej ekipy, które no, były podejmowane przez media, a potem skręcane albo przekrywane innymi informacjami, ale przede wszystkim chodzi o ten mechanizm. Zbieramy informacje od sygnalistów, potem wywalamy ich albo niszczymy i prowadzimy działania na tym polu, na którym wiemy, że jesteśmy zagrożeni, bo wiemy, jakie informacje te osoby miały. I tak to generalnie funkcjonowało, używając oczywiście do niszczenia całego aparatu państwa. Z całą pewnością, jeżeli chodzi o postępowanie Janika, mogę potwierdzić, że wielogodzinne zeznania w prokuraturze okręgowej na chocińskiej, których uczestniczyłam, miały na celu dokładnie wydobycie właśnie wiedzy, co wie Janik na temat taśmy. Co tam dokładnie było? Nawet proszono nas o to, żeby um, rysopis dokładny sporządzić, jak był ubrany, jaką miał koszulę e, mężczyzna, który jest na tym e, nagraniu. Czyli to było badanie, e, jaka jest wiedza Janika na ten temat. Po to, żeby zebrać materiał, który pozwoli następnie oskarżyć go o składanie fałszywych zeznań w prokuraturze i fałszywe oskarżanie e, osób. E, ja prowadząc kancelarię bardzo często na sali sądowej słyszę, jak e, świadkowie, zwłaszcza strony przeciwnej, mówią nieprawdę. Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, składając zawiadomienie o tym, że osoby te składały fałszywe zeznania, udowodnić to, ponieważ zawsze w uzasadnieniu odmowy jest, że no, tak oni spostrzegali swoją rzeczywistość, to była ich ocena. E, a tutaj przy tak dobrym zawiadomieniu ze strony pana Janika, tak dobrze uprawdopodobnionym, e, Trzeba pamiętać, że on miał nagraną rozmowę z panem y, dyrektorem kadr y, CBA, który jak gdyby nakłaniał go do tego, żeby y, o, wycofał się z tych treści, które wprowadził właśnie w raporcie do pana y, premiera Morawieckiego. Y, zarzucają takiej osobie, że y, składała fałszywe zeznania, fałszywie oskarża i kierują akt oskarżenia do sądu. I jeszcze postępowanie jest ujawnione, co też chciałabym y, dwa zdania na ten temat powiedzieć. Ujawni u, utajnienie tego całego postępowania w dużym stopniu ogranicza y, jak gdyby rolę nas, obrońców, y, dlatego, że po prostu przez cały okres tego postępowania musimy milczeć. Nie wolno nam nic powiedzieć o tym, czego się tam dowiedzieliśmy, y, bo sami byśmy ponieśli odpowiedzialność. No to jest takie wiązanie rąk i, I ust, i ust tak y, prawnikom. Drodzy Państwo, bardzo was proszę, żebyście dali w komentarzach znać, czy takie sprawy, które dotyczą bardzo wrażliwej instytucji dla całego państwa i wrażliwej pod względem no, możliwych szantaży, który, których mogli, którym mogli ulegać politycy nagrani w agencjach towarzyskich. To są bardzo poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa. Ja państwa. chciałabym jeszcze powiedzieć, że kiedy z boku, już zupełnie tak z dystansu, patrzyłam na sprawę Janika to biorąc pod uwagę um, jak gdyby kaliber sprawy, to powinien być powołany wtedy w CBA jakiś zespół osób albo w ABW najlepiej, zespół osób do zbadania tego, czy w domach publicznych rzeczywiście był sprzęt nagrywający y, gości. Czy wśród tych gości byli politycy z jednej, z drugiej, z trzeciej, z każdej opcji. Ponieważ jeżeli tak było, to przecież jest to materiał, który może posłużyć jako potem materiał do szantażowania polityków, zwłaszcza jeżeli taki materiał przedostanie się w ręce obcego wywiadu. Więc jest to sprawa bezpieczeństwa narodowego. I nie Janik powinien być tutaj w ogóle przedmiotem zainteresowania, tylko ta sprawa, czyli dla dobra bezpieczeństwa państwa, powinny osoby profesjonalne zweryfikować, czy rzeczywiście to, co ustalił Janik, ale nie tylko on, jest prawdziwe? Bo jeżeli tak, to ktoś gdzieś dysponuje nagraniami, które w przeszłości mogą być wymierzone w polską rację stanu. Tak, możemy też tutaj na marginesie dodać, że były takie informacje niestety niepotwierdzone, ale jednak pojawiały się, że możliwe jest to, że zostały wywiezione na wschód albo na Ukrainę, albo nawet dalej te tak. nagrania i były takie informacje, ale chciałem jeszcze jedną rzecz koniecznie podnieść. Jeszcze dotyczącą tego postanowienia, znaczy zawiadomienia, które skierował pan Janik, to już zamykając jego wątek, to zawiadomienie, kiedy on był jeszcze w służbie, zostało skierowane i do Bejdy, i do przełożonego Bejdy, bo tam wskazywał nie tylko te informacje dotyczące samego no, rzekomo będącego w, w, w agencji towarzyskiej marszałka Sejmu ówczesnego Marka Kuchcińskiego, ale też wysokich rangą funkcjonariuszy policji yy, i też dziwnych straży granicznej. I straży granicznej. Czy w tych innych wątkach cokolwiek się wydarzyło? Nie. Nie. Według mojej wiedzy nie. I to teraz wracam, w takim razie jeszcze podsumujmy wiarygodność pana Janika do tych wydarzeń, które miały miejsce zaraz po jego zwolnieniu. On pochodzi z Elbląga, nie jest to żadna tajemnica, i po opuszczeniu biura, zdaniu rzeczy, pojechał do Elbląga, a zaraz szybko potem pojawili się oficerowie CBA, którzy nie tylko nie mieli wątpliwości, że taka płyta istnieje, ale byli gotowi na różne przysługi w zamian za to, żeby pan Wojciech Janik tę płytę oddał. Czy może pani jeszcze coś powiedzieć o, o tym, czy mamy dowody, że to spotkanie rzeczywiście miało miejsce? Mamy dowody na to, że to spotkanie miało miejsce, natomiast ponieważ jest to przedmiotem badania postępowania karnego, to na ten temat nie chciałabym się wypowiadać. To ja powiem Państwu, bo już to ujawnialiśmy razem z Mariuszem Gierszewskim, że to spotkanie zostało nagrane, oficerowie tam składają różne oferty w zamian za płytę, która rzekomo miała nie istnieć i... Trudno sobie mnie wyobrazić, może państwo y, będziecie myśleć inaczej, że ci oficerowie tak sami z siebie nagle pojechali do Elbląga, tam 300-400 kilometrów z Warszawy, i tak sobie rozmawiali z panem Janikiem, który miał rzekomo mieć problemy psychiczne i w ogóle y, być osobą niewiarygodną. Zostawiam to państwa ocenie, i na koniec chciałbym. Wiem, że pani jest twardą osobą. Widziałem panią w akcji na różnych procesach. Robiła pani też postępowania, prowadziła pani sprawy w głośnych, medialnych postępowaniach, między innymi dotyczących śmierci znanego działacza pana. Może pani też o tym powiedzieć, tak? Który był ofiarą no, błędu medycznego. To też o pana jest... Piotra Pawłowskiego. Piotra Pawłowskiego, który. No i też zakończyło się to pani sukcesem, bo konsekwencje poniósł lekarz. Mówię o tym tylko dlatego, żeby. Pokazać Państwu, że zaprosiłem gościa, który jest bardzo twardą i dzielną kobietą, i nie każdy człowiek jest w stanie wytrzymać taką presję. I chciałbym poprosić Panią, żeby Pani wytłumaczyła ludziom, bo trudno sobie to wyobrazić, jak się czuje taka osoba, która po pierwsze jest kompletnie niewinna, po drugie raczej zasługuje na medal niż na dyscyplinarne zwolnienie, a po trzecie ciągle znajduje się pod nieustanną presją. Pani sama też była bohaterką materiałów, antybohaterką materiałów w TVP Info na przykład, gdzie grożono... Przez pana pani... Tak, przez samego, no pana to, koło pana to on może kiedyś stał, <grym> przez pereyre i co pani wtedy zarzucano, bo wyglądało to dość groźnie, tylko na szczęście na, tylko na ekranie komórek. Tak, dochodziły do mnie informacje takie, że mogę mieć postawione y, zarzuty. Za to, że jestem autorem zawiadomienia, które złożyłam w imieniu pana Janika. Ale jakie zarzuty? No to jest właśnie dla mnie przedziwne, ponieważ przecież jako radca prawny, jako prawnik przyjmuję umowę na podstawie umowy zlecenia, działam no, w najlepszym pojętym interesie swojego klienta jeżeli widzę na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, że jest uzasadnione podejrzenie, że przestępstwo zostało popełnione, to ja nie naruszam ani mojej ustawy korporacyjnej, ani tym bardziej zasad etyki zawodu radcy prawnego. Chodziło o to, żeby mnie zastraszyć, żebym, y, żebym po prostu y, odstąpiła od pana Janika. Zresztą na koniec chciałabym państwu powiedzieć taką jeszcze jedną historię, no która dla mnie jest kuriozalna. No nie tylko nie kuriozalna przyszedł... i jakby powiem szczerze, bo jeszcze powiedzmy, rozumiem, że chodzi, chodzi o, o te... wymi Pegazusem. Tak. tak. Bo, bo jeszcze jest, drodzy państwo, ja nie mam oczywiście dowodów, że ja byłem inwigilowany Pegasusem, aczkolwiek właśnie wtedy, kiedy zajmowałem się sprawą Wojciecha Janika, mój telefon wytrzymywał mniej więcej godzinę. A kiedy pojechałem do mojego umierającego w, ojca w Norwegii, to okazywało się, że mógł trzy dni być na naładowanej baterii i wiele, wiele innych rzeczy się tam wtedy działo. Czy ma pani jakiekolwiek podstawy, żeby myśleć, że była pani ofiarą, ofiarą tak. jednak mówię, inwigilantem? Nie mówię... zdecydowanie, zdecydo, zdecydowanie tak. Mianowicie, na kilka dni przed tym, jak Wojciech Janik został e, zatrzymany e, w związku właśnie z zarzutem, któremu potem postawiono e, ujawniania tajemnicy służbowej i fałszywego oskarżania e, Marka Kuchcińskiego, e, dostałam maila bardzo niegrzecznego e, od Wojtka Janika. E, który mnie zaskoczył, dlatego że e, ja zaangażowałam się w tą sprawę e, bezinteresownie. E, po prostu uważałam, że to jest taka e, moja cegiełka w praworządność, e, a ponadto współczułam mu, ponieważ wiedziałam, przez co przechodzi, byłam świadkiem tego, przez co przechodził mój mąż. I ten mail bardzo mnie zdziwił. E, zaczęłam odpisywać, dostałam jeszcze bardziej niegrzecznego, znowu odpisałam, dostałam wręcz hamskiego, maila. Y, ale to i, było takie dziwne, tego. wcześniej pan, pan Janik zachował się normalnie, a nagle był, tak jakby mu odbiła palma. No nie no wiem, cokolwiek się z, z, był, jakby ktoś Było, to, było to bardzo y, dla mnie dziwne. No i y, doprowadził do sytuacji, w której ja po prostu powiedziałam, że wypowiam, wypowiadam wszystkie pełnomocnictwa, ponieważ jeżeli nie docenia tego, co robię i nie widzi mojego zaangażowania, to ja po prostu nie będę się więcej w to angażowała. I za kilka dni dostaję telefon od oficera, który zatrzymał y, Wojtka Janika rano, że właśnie y, są u niego w domu i Wojciech Janik wskazuje mnie jako swojego obrońcę. No, pomyślałam o sobie mailowym, o tym konflikcie mailowym, pomyślałam sobie, no to człowiek ma tupet. Najpierw napisał do mnie takie rzeczy, a teraz kiedy y, trwoga, to do Boga y, jest wiele innych prawników. No ale stwierdziłam, że to jest sytuacja, która absolutnie, no, nie mogę pozostawić go bez pomocy. Ja byłem zdziwiony Więc... wtedy, jeszcze chciałem państwu powiedzieć, bo widziałem to na bieżąco i też słyszałem o tych mailach i jakby nawet powiem szczerze, kiedy usłyszałem o zatrzymaniu pana Janika, to nawet nie dzwoniłem do pani mecenas, bo myślałem, że wypowiada pani pełnomocnictwo. Stało się inaczej. Jak... Przyjechałam do prokuratury, no najpierw oczywiście były rzeczy ważniejsze, natomiast wtedy, kiedy czekaliśmy na decyzję co dalej, podeszłam po prostu do pana Wojtka i powiedziałam, że jestem tutaj, ale nie chciałabym więcej kontynuować tej współpracy, biorąc pod uwagę maila, który do mnie napisał. I wtedy Wojtek mówi: Pani mecenas, przepraszam, o czym pani mówi? A ja mówię, mówię o mailach, które dostawałam w ubiegłym tygodniu z tego, z tego następnego dnia. Uważam, że był bardzo niegrzeczne i yy, tak naprawdę no, nie mam ochoty dalej współpracować yy, z panem. Pani sobie nic to pani nie pisałem. O czym pani mówi? Pokazałam mu treść tych maili. On powiedział: Ja w ogóle nie jestem autorem tych wiadomości. Więc jak ja to dzisiaj oceniam? Ktoś próbował nas skłócić. Tuż przed zatrzymaniem. Tuż przed zatrzymaniem. Żeby, został żeby sam. Wojtek został sam. Drodzy Państwo. A to jest wyjątkowa podłość. Znaczy to jest, znaczy trudno w ogóle byłoby w tym uwierzyć. Ja znam więcej takich historii, dlatego poprosiłem, żeby pani też dzisiaj o tym opowiedziała. Bo jeszcze wtedy, kiedy to się działo, to chyba jeszcze nie, nie mieliśmy świadomości, jak działa Pegasus, nawet więc do końca. Więc to była bardzo no, przedziwna sytuacja. Tylko raz się spotkałem z tym, że znalazłem ewidentnie sytuację, gdzie ktoś się podszywał. No a tutaj kto mógł na tym skorzystać, jak jak Wojciech Janik zostałby bez obrony, bez szczególnie pani obrony, e, można sobie wyobrazić. Byłam osobą, wyobrazić. która znała wszystkie szczegóły e, całego, m, całej jego historii, więc trudno byłoby nowemu obrońcy wejść, jak gdyby, w moje buty e, z ulicy. Nawet gdyby był najlepszym mecenasem e, w Polsce. Cieszę się wobec tego, że z jedną z najlepszych e, pań. Adwokat e, miałem dzisiaj możliwość rozmawiać. Uważam, że zasłużony, bo widziałem wiele e, spraw. Beata Bosak-Kruczek, pani mecenas, obrońca e, męża e, i też obrończyni. Nie, feminatywów pani mecenas nie lubi. <laughs> obrońca praworządności przez duże P. Drodzy Państwo, zastanówcie się, czy chcielibyście kiedyś powrotu do takiego państwa, czy może jednak przy. Dobrej woli. Dobrej woli. Przede wszystkim będziemy wszyscy razem głośno powtarzać i dajcie znać w komentarzach, bardzo proszę, że czekamy, domagamy się spełnienia zapowiedzi Donalda Tuska o tym, że krzywdy mają być ukarane ale też mają być wynagrodzone, w tym sensie, że y, jasno nazwane, kto zachowywał się podle, a kto po prostu działał uczciwie i to była jedyna. Zdecydowanie jego tak. Bata Bosek-Kruczek, Radosław Gruca Radio to byli podejrzani politycy ekstra. Bardzo czekam na Państwa komentarze i powtarzam, musimy zrehabilitować ludzi tak dzielnych i tak niezłomnych, których to państwo próbowało zniszczyć. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Podejrzani politycy. Ekstra.